Górnik jest przepełniony tradycjami. To zwykle są ludzie, których rodzice, dziadkowie już na kopalni pracowali. I na pewno wielu górników nie wyobraża sobie, jak by to mogło być, żeby tego górnictwa nie było. Tak, ja sobie wyobrażam o tyle, że mam swoje pasje, które są już bardzo stare. Jeszcze zanim pracowałem na kopalni, to już zajmowałem się filmem i fotografią. I staram się tą pasję realizować, jak tylko mogę. Jest to drugie moje życie i w zasadzie po pracy wszystko w moim domu kręci się wokół tego. Jest to ciężki temat. Na pewno jest taka możliwość. Ludziom trzeba by było pokazać, że będzie się o nich dbało, że da się im możliwość zmiany tej pracy. Nie można zostawić górnictwa tak, że wręczy się im jakieś pieniądze i zostawi na pastwę losu, żeby sami się przebranżowili, żeby sami sobie szukali pracy. To by musiało się stać płynnie, ci ludzie by musieli się przystosować do nowych warunków, do nowych możliwości i musieliby przede wszystkim widzieć, że je dostaną, że je mają. To nie jest tak, że ktoś wyjedzie z dołu i nagle będzie mógł być budowlańcem, czy będzie mógł robić projekty i tak dalej, i tak dalej. To trzeba im po prostu przedstawić, trzeba im to pokazać, trzeba im to dać. Nie można ich zostawić na pastwę losu, nie można im dać marchewki i powiedzieć: szukajcie sobie teraz wędki, nie?